Nie ostatnio ktoś poduszkę wciskał, że to jest Dolce i Gabbana za 4 euro. Ja nie chciałem Dolce i Gabbana, tylko ja chciałem po prostu poduszkę. A że to jest Versace. A ja mówię, o to już biorę, ale on był taki słodki w tym kłamaniu, że ja kupiłem tą poduszkę. No, bo to jest takie, oboje wiecie, że on kłamie, nie? Ale on w żywe oczy się patrzy, bo on chce ją sprzedać. Pierwszy sezon Tabula Rasy zakończyliśmy niestandardowo, zatem innego rozpoczęcia sezonu drugiego nie mogłam sobie wymarzyć lepszego niż na Erasmusie w Neapolu. Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Zuzanna Zwilewska i dzisiaj będzie nowy odcinek, nowe oblicze projektu Tabula Rasy. Poznamy Polaków, którzy przeprowadzili się do Neapolu i może nie będzie to nasz American Dream, ale na pewno poznamy sekrety Dolce Vita. A teraz, zanim do tego, zobaczmy, co mają do powiedzenia studenci Erasmusa z innych krajów, nie tylko z Polski. Hej, ja heter Rebecca, ja jestem z Sverige. Hello, my name is Rafael Morin. I'm an Erasmus student from Portugal. And I'm gonna be answering some questions that my friend Zuza has made to me. I'm Leslie González de Heredia. I'm from Euskal Herria in España. Hi, my name is Marina and I live in Burgos. A place that is in the north of Spain. No. Well, what I already knew about Poland is that it is a really cold country and that the capital is Warsaw, and from the photos I've seen it seems really beautiful. I would really love to go to Auschwitz because it's kind of a place where everybody should be to understand the humankind. When I was at school we had to study the history of the world, and the history of Poland was a really important part because of the Second World War and Auschwitz, and we had to read a book that it's called The Boy with the Striped Pyjama, and it was mandatory to read it at primary school. I didn't know much about Poland before. I probably thought that people were cold. Actually, no, I don't know any stereotypes about Polish people. Also, Polish vodka is really famous. I have no idea. They have told me that all Polish girls do their makeup a lot. Well, I think I had no really prejudices before going to Erasmus, but I don't know, for instance, like some Germans don't have like that thing of being overcomplicated. Like Germans seems to be really cool and really nice and can think really outside of the box. That the French are not so arrogant as I thought. Like they are really nice to you and really helpful. And like the arrogance is kind of a misconception of the French. And yeah, that is most likely that. I think that the people from the south of Europe think that the people from the north are like really cold, really shy, but in most cases that's not true. And I'm loving Erasmus because I've been Napoli and it's a wonderful city. It has amazing views to the city. I meet really friendly people there, either from Erasmus, either Italian. I can speak Italian. Como questo, vabbè. I really like it. To my mind, everyone should experience living abroad for some time. I wanted a culture change, so I looked up the countries that was available. And I thought Napoli and Italy was very different from Sweden, so that's why I chose Italy. And then I chose Napoli because it's different from the other cities. So yeah, that's why I chose it. What I like the most about Erasmus is that you don't have like a daily routine. You do different things each day and you know new people, new cultures, you travel a lot. I love Erasmus. It's really nice. It's a good concept and I like that you meet people all over the world. Well, I'd say that in Italy is much easier, even though I think it's already easy in my hometown. Like I'm here in my university. You can show the spot. This is the spot where I mostly go because I don't really need to go to classes, neither in Italy. I stand there and I see the view of the city. But the classes are really interesting and I always learn more Italian because I can hear the teacher speaking Italian.
I think that both universities are really similar, but the main difference is that in Spain we always do the exams writing, and in Italy we have to do it to do them oral. I will say the university in Italy is less organized than in my hometown. There's a lot of differences, like this is more a cultural school. In Sweden it's new. For example, students in my university, they don't participate in class at all, and here people are really outgoing and participate. And yeah, totally, because I got to meet many different cultures, and in those cultures, like, I always met like people that taught me something, you know, and I think I can like say where they're from by their personalities, but in the same way I can't judge just the personality of a person by being from other country. Like that person has a lot of things to teach me, and that's what I try to absorb from Erasmus. And I will say that Erasmus has taught me that I can make friends with any other culture, no important of their background before the Erasmus. People from all the countries is really nice, and but we're not that different actually. We're pretty like the same. Mr. Erasmus has changed my opinion from people from other countries, because when you get to know people and their cultures, you open your mind and you kill the stereotypes that you had before. Sorry? Przedszkola. Przedszkola. It's really difficult. Przedszkola. Przedszkola. I don't know how to pronounce it, but it's przedszkola. Przedszkola. Perfect. Jest z nami Paulina. Może Paulina by coś więcej o sobie opowiedziała, o tym, kim jest, czym się zajmuje, skąd przyjechała, czemu. No witam, mam na imię Artur. Mieszkam w Neapolu od 10 miesięcy. Mieszkam, żyję. Nowe życie. No. Oj, to była długa droga. Szukałem jakiegoś miejsca i szczerze mówiąc, dwa razy robiłem Eurotrip tak zwany. Czyli 2 tygodnie samochodem przez całą Europę. Każdego dnia inny kraj, mniej więcej tak 300-400 kilometrów. No i to było ogólnie w ramach takiej wycieczki, przyjemności, zwiedzania. Ale gdzieś tam z tyłu głowy było to, że jak jakiś kraj mnie urzeknie tak naprawdę, to czemu nie? Dużo tych pytań. Przyjechałam z Wrocławia, tam studiowałam psychologię, już się obroniłam w zeszłym roku. I od 1,5 roku mieszkam w Neapolu. I prowadzę moją szkołę językową, włoski dla dorosłych i też lekcje angielskiego dla dzieci. No i zatrudniłem się w turystyce, bo pomyślałem, że trzeba wykorzystać swoje atuty, a tym atutem jest język angielski. Oni tu zupełnie nie mówią po angielsku. I stwierdziłem, że muszę to wykorzystać po prostu. I podjąłem taką pracę, jestem teraz w takiej spółce, w której wynajmujemy mieszkania turystom w centrum, zajmujemy się wycieczkami. No mnóstwo. No powoli to rozkręcam, nie chcę jeszcze za dużo też mówić. Ale to jest to, co na chwilę obecną chcę robić i to też mnie tak trochę znowu zobiegło już nie do języka, no też, ale żeby szybciej jeszcze poznawać to miasto. Więc nazywam się Karolina Kacprowicz i skąd pomysł na przyjazd tutaj? Więc tak naprawdę ten pomysł narodził się prawie 3 lata temu, jak przyjechałam tutaj pierwszy raz. To była wymiana tak naprawdę uczniowska. Tutaj przyjechałam właśnie do szkoły, byłam tutaj tydzień, potem zaczął się koronawirus i musiałam wracać do Polski, ale ten tydzień tak naprawdę wystarczył, żebym poznała Neapol, zobaczyła jaki jest piękny i żebym poznała też osoby tutaj, które zostały no, od tego czasu moimi przyjaciółmi. Są naprawdę bardzo życzliwi i tak naprawdę wtedy się jakby to moje uczucie narodziło do Neapolu. No i w międzyczasie zaczęły się te Eurotripy. Szczerze mówiąc,
Niemcy czy Austria, ja czasami nawet nie widziałem różnicy, w jakim ja kraju jestem. Dla mnie one tak się zlewały. Oczywiście są piękne, są inne, ale to nie było zupełnie to. Mi bardziej chyba chodziło też o ludzi, o klimat, ten bardziej taki południowy, jedzenie, bo mieszkałem też w Holandii 4 lata, no i oni tam nie mają kuchni. Nie ma jedzenia, jest cisza na ulicy. Ja przez 4 lata nie usłyszałem w wielu miastach. Czyli obskoczyłem chyba całą Holandię. Nie w tych największych, Amsterdam jakoś to zupełnie nie, tylko jakieś te mniejsze miejscowości. Utrecht na przykład, Utrecht akurat mi się podobał. Ale bardzo chłodni, ciągle było to samo, ciągle chłodni ludzie. Przez 4 lata nie usłyszałem tam nawet ani razu muzyki głośno. Ja bardzo lubię muzykę, lubię też kontakt z ludźmi, a tam nawet Italianie mówią, o nas też tak mówią, że my jesteśmy dosyć chłodni. Troszkę jesteśmy, no to nie jest ten południowy temper. Cieszę się, teraz spotykam, nawet jak rozmawiam z Erasmusami, to są mega zaskoczeni taką naszą gościnnością i ciepłem. A, że już się to zmienia się, ale gdzieś tam te stare poglądy jeszcze są, nie? Za różnica oczywiście no nadal jest, ona zawsze będzie, bo tutaj to nie ukrywam, że ta ich otwartość to zaskakuje mnie do tej pory. A co skłoniło cię do tego, żeby przyjechać do Neapolu? Bo jednak pogłoski na temat Neapolu nie wpływają pozytywnie na jego odbiór przez nas. Słyszymy dużo negatywnych rzeczy, o jakichś niebezpieczeństwach, a jednak zdecydowałaś się tutaj przeprowadzić. Ja też w moim liceum się bardzo wyróżniałam tą miłością do Włoch, dlatego że ja języka włoskiego zaczęłam się uczyć tak naprawdę 6 lat temu, prawie 7 lat temu i różne konkursy, różne certyfikaty, tak naprawdę wszystko, co u mnie w szkole się kojarzyło z językiem włoskim i z tym krajem, to ja zawsze brałam udział. Też tak naprawdę oni wiedzieli, że miałam trochę bzika na tym punkcie, że tak powiem. W ogóle przed moimi wyjazdami tutaj dużo słyszałam o Neapolu, ale jednak poznałam tutaj cudowną osobę i zdecydowałam się przeprowadzić tutaj też i już mieszkam z moim chłopakiem. Którego poznałam tutaj 5 lat temu, więc to były takie wyjazdy do Luigi'ego, tak staraliśmy się przynajmniej raz w miesiąc, raz na 2 miesiące ja przyszłam do Luigi'ego, on do mnie, więc to była taka relacja na odległość. Ale na szczęście dla nas pojawił się COVID i możliwość studiowania online, więc tutaj przyjeżdżałam i po prostu się uczyłam. Miałam zajęcia właśnie z psychologii po prostu online tutaj. Dlatego, że mi było o wiele łatwiej się przeprowadzić. Pracuję online, jednak to są zajęcia online. Mio Italiano, szkoła, a Luigi pracuje jako nauczyciel w szkole publicznej, więc nie mógł jednak, jemu byłoby o wiele trudniej. Też jakoś mi się łatwiej było chyba odnaleźć we Włoszech niż Luigi'emu w Polsce. Luigi nawet nie umie, nie najlepiej mu ten polski, to tak, może jeszcze... Nawet kupił sobie fiszki, takie do nauki polskiego jakieś tam. Ja mu kupiłam fiszki jakieś 2 miesiące temu. Ani jednej jeszcze nie wziął, nie się nie nauczył. Leniwy. I jest leniwy? No, może nie leniwy. Nie wiadomo dlaczego. I tak mnie od razu zaskoczyli, że jeszcze tutaj nie było mnie na miejscu, a mówią, że my na ciebie zaczekamy. Że będzie z nami pracował, a ja odpisuję, że ja nie znam języka jeszcze, że no niczego tutaj nie znam. Oni mówią, i to jest codziennie, to słyszę zawsze od nich, nie przejmuj się. Nie przejmuj się, my będziemy twoją jak rodzina i my cię wszystkiego nauczymy, czyli piano, piano, powoli, powoli, nie stresuj się. I to był dla mnie szok. Ale oczywiście my Polacy to już coś podejrzliwość, no bo taka zbyt dobroć, ja już zacząłem sobie wkręcać, a może to jacyś oszuści, a może to jakaś mafia. Dla niektórych COVID był bardzo ciężki, dla was jednak okazał się zbawieniem, jak widać. I miłość na odległość, jak widać, da radę też przetrwać, także to jest naprawdę bardzo ciekawa love story. Ale powiedz mi, te wszystkie stereotypy, o czym powiedziałaś, bo no my mamy program o stereotypach jednak, ja staram się je zwalczać i pokazywać, że nie są one takie straszne, jakie ludzie przedstawiają. Także powiedz nam, co usłyszałaś o Neapolu, zanim tu przyjechałaś? A jak to wygląda naprawdę? Oczywiście od razu jakaś tam znajomi, o Boże, że ktoś cię oszuka z mieszkaniem i z tym, na co ty się rzucasz, czyli takie... A to, czego się najbardziej zazwyczaj boimy, to jest to, co powinniśmy zrobić.
Więc ja mówię, dobra, no próbuję i powiem. Bo dużo rzeczy się potwierdziło, tych, które słyszałam przed wyjazdem, odnośnie przestępczości. I pierwszy mój wyjazd, mojej koleżance ukradziono telefon i też później dalsze tam wyjazdy. To praktycznie tak 3 razy nam się włamano do auta i mi ukradziono buty jeszcze. Takie kompletnie zwykłe buty zostawiłam na siedzeniu. I teraz po prostu boję się zostawiać, nie wiem, nawet książki na siedzeniu, bo boję się, że ktoś się włamie i mi coś właśnie ukradnie. Typu nawet, nie wiem, czapka. Boję się zostawiać rzeczy w samochodzie, tak na widoku. I już zawsze wszystko chowamy albo w bagażniku, albo bierzemy ze sobą. Bo to było przerażające. Raz wróciliśmy i była rozbita szyba i tak było widać, że ktoś zniszczył. Spokojnie, u nas na zaspie też takie rzeczy się zdarzają, jak kurtkę zostawisz na siedzeniu. Tak, ale to jednak włamanie, jednak ta szyba rozbita to był szok. I dużo jest myślę takich niebezpiecznych sytuacji, może w okolicach stacji Garibaldi, jednak to jest tak, nawet dealerów można spotkać tak po prostu na ulicy, coś ci proponują. I tam, tak, to już nawet nie pamiętam kiedy, ale jeśli już jadę gdzieś wieczorem z tej stacji, to i tak trzymam się blisko, nie bałabym się gdzieś tam dalej wyjść wieczorem, to już w ogóle, nawet w ciągu dnia jest kiepsko tam. Więc jeśli chodzi o mafię, też tak dużo słyszałam, chociaż mafia akurat zajmuje się sama sobą. To jak są jakieś zabójstwa takie w porachunkach, to jednak oni między sobą się tam likwidują, ale to jednak ma wpływ na życie tutaj ludzi. Raz na przykład u mnie na ulicy też ktoś podpalił auto, płynęło auto i to jednak tworzy taką atmosferę nieprzyjemną. I, ale jednak mimo wszystko jest więcej pozytywów i że ta przestępczość to fakt, że trzeba pilnować portfela, telefonu, ale więcej jest plusów mimo wszystko. Pierwszy, który dotknął mnie najbardziej i co najgorsze, on tak gdzieś tam się wbił, że ja bardzo długo nie chciałem przyjechać do Neapolu. Bo nawet były takie głosy z Neapolu, Italiancy się odzywali, że o Boże, nie, że dlaczego Neapol? Że te legendy nawet jeszcze w tych Neapolitańczykach gdzieś tak siedzą, że to jest miasto bardzo niebezpieczne. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam. To są legendy, bo Neapol jest bardzo dużym miastem. Tutaj mieszka 3 miliony ponad ludzi i tym takim pierwszym miejscem, w którym ja nawet odbieram turystów, jest słynny Piazza Garibaldi, to jest Stazione Centrale i to jest horror, to trzeba przyznać, to jest horror. Ja staram się tam nie bywać. Tak, to jest horror. I choćby mi ktoś zapłacił, ja tam w nocy nie pójdę. I to przyznam rację, ale ja podróżowałem naprawdę po całej Europie i moim zdaniem taki dworzec główny w każdym dużym mieście jest takim trochę lekkim horrorem. Kiedyś mieszkałem też w Londynie i tam jest z kolei słynna stacja Victoria, tak? I tam ona jest też legendami cała obsadzona, że to jest takie miejsce, w którym kończą Polacy, bezdomni po prostu. I to jest miejsce zazwyczaj, w którym jak się przyjeżdża nie przylatuje samolotem, tylko z innego miasta Anglii, przyjeżdża się autobusem, to zawsze się ląduje na tym dworcu. I ten dworzec mnie też bardzo uderzył. Tak samo jest w Neapolu, ale ja nawet z czasów dzieciństwa, ja się na przykład bałem zawsze dworca we Wrocławiu też. Więc te dworce coś tam mają, prawda? Ja ostatnio nawet odbierałem turystów, chyba z Brazylii, mężczyzna z kobietą i ta kobieta była blada. Ona była normalnie blada. Ja myślałem, że jej się coś stało. I próbowałem jakoś do niej dotrzeć, bo mężczyzna był wesoły, wszystko w porządku, a ona jakby ducha zobaczyła. Ja mówię, czy wszystko w porządku? Chyba 3 razy się pytałem. No i ona po czasie się otworzyła, ona mówi, że to Garibaldi. A to jeszcze nie była późna godzina, bo to było około godzinie 20, ale to bardzo ją uderzyło, bo myślę, że miasto też ma jakąś taką niepisaną umowę, jestem tego pewien, z tymi różnymi grupami, które przyjeżdżają i tam siedzą, bo to są bezdomni, to jest dużo też kryminalistów, że oni nie mogą przekroczyć jakiejś ulicy i że policja po prostu ma kontrolę nad tym wszystkim i ona sobie objęła ten jeden plac. I jakoś starają się go kontrolować, ale dla turystów i dla takiej osoby, która przyjeżdża, to jest horror. I ja na początku właśnie słyszałem, bo do tej pory mnie tak śmieszy trochę,
Chociaż tak złośliwie trochę się śmieję nawet, bo ci turyści, że chodzą na plecaki z przodu, że jest tych dużo kieszonkowców, to nie jest prawda, bo ja byłem też przed tym przestrzegany, ale Neapolitańczycy, ja już po tym czasie, jak już tyle z nimi rozmawiam, oni się bardzo tego wstydzą. A z kolei zrozumieli też, że turyści to są pieniądze. Mało tak naprawdę stereotypów słyszałam. Słyszałam jeden stereotyp, który nie jest za miły. Dokładnie tyczy się on polskich kobiet, że właśnie polskie kobiety tutaj przyjeżdżają i kradną mężów. Więc, ale też nie jest nic dziwnego, ponieważ polskie kobiety są bardzo piękne i mamy charyzmę i mamy, wiadomo, charakterek, więc wydaje mi się, że to też jest zrozumiałe, dlaczego tak jest. Bo kończyłem pracę późno w nocy, o trzeciej czasami nad ranem, o czwartej, to no, bałem się, ale chyba niepotrzebnie, ale oni Neapolitańczycy też trochę tak podpuszczali, że uważaj, bo dzisiaj będzie strzelanina na przykład. Masz jakąś taką swoją rutynę, którą lubisz na przykład codziennie powtarzać? Bo słyszymy o tej takiej dolce vita, która jest we Włoszech, szczególnie to charakteryzuje południe, że oni mają tutaj taki spokój, lubią sobie posiedzieć, wypić kawkę, zjeść sobie cornetto. Także opowiedz nam o tym, jak wygląda twoja taka rutyna codzienna i co lubisz robić jako takie dolce vita, ten taki guilty pleasure swoje. Wydaje mi się, że tak jak każde miasto ma swoje plusy i minusy i ogólnie też państwo, tak tutaj jak już mówimy o tym państwie, więc wydaje mi się, że na pewno jest tutaj, wydaje mi się, łatwiej mieć to dolce vita, dlatego że jak widzimy przepiękne krajobrazy, morze, jedzenie, muzyka, ludzie bardzo otwarci, którzy tylko chcą z tobą porozmawiać i dowiedzieć się coś o tobie, więc na pewno to dolce vita wydaje mi się, że jest łatwiejsze tutaj niż w Polsce, bo też zauważyłam, że trochę nasza mentalność polska jest troszeczkę bardziej zamknięta i no tak rzadko spotka, znaczy ciężko jest spotkać Polaka, który tak wyjdzie do ciebie i po prostu zacznie z tobą rozmawiać, jak cię nie zna, tak? Tutaj sama pewnie wie, że jest troszeczkę inaczej. Natomiast wiadomo, też są minusy, tak jak w każdym państwie, na przykład właśnie z brakiem pracy, czy z tym, jak Włosi jeżdżą samochodami, to pewnie zauważyłaś w ogóle, jak tutaj wygląda stan tych samochodów, w ogóle biurokracja i takie tam też się właśnie spotkałam na uniwersytecie z tym, że ciężko jest właśnie o coś wywalczyć, jakiś dokument, czy jest trochę właśnie ciężko, no nie wiem, współpracować czasami z paniami z sekretariatu, czy właśnie z osobami, które tam pracują. Więc są czasami wady, ale wydaje mi się, że nie jest źle. I że dolce vita to nie jest tylko stereotyp. Jacy są Włosi tak naprawdę? Bo oni rozmawiają o bzdurach przede wszystkim. I to nie jest wada, tylko oni wszystko, co myślą, to oni na bieżąco wyrzucają z siebie. Oni się nie zamartwiają, oni nie narzekają. I nawet jak chwilę coś ponarzekają, to oni za minutę już zapominają o tym. To jest bardzo dobre. Bo oni się w ogóle niczym nie stresują. Sporo jest takich rzeczy, ale chyba bary, wychodzenie no właśnie na kawę i cornetto i wszystkie te słodycze, bo to jest też tak super w Neapolu, właśnie na południu, że każdy miesiąc ma jakieś swoje słodycze. Albo są zawsze jakieś święto, nie wiem, że Dzień Matki, Dzień Ojca, jest tam różne inne święta i każde to święto ma swoje słodycze. I teraz był akurat czas na torrony morbido, akurat takie miękkie torrony. To akurat jest tylko na Święto Zmarłych tutaj, na początek właśnie listopada. Więc zawsze to się zmienia w tych barach, że można coś tam mówić nowego. I tak, rano, właśnie moją rutynę sobie wychodzę się jeszcze pouczyć, dalej sama się uczę włoskiego, staram się zwiększać swoje umiejętności, więc dalej sobie albo czytam coś, albo słucham i dalej się uczę. A po prostu ja lubię, nawet jak już może nie mam takiej faktycznie potrzeby, to lubię to. I nawet myślę, może jakieś studia tutaj podyplomowe. To wychodzę sobie tak na miasto. Ja mam swoje ulubione miejsca pod domem. Na plażę często jeździmy właśnie z chłopakiem na plażę, czy spotykamy się ze znajomymi i nie wiem, czy to jest takie dolce vita, ale chyba tak, bo jednak zawsze świeci słońce, raczej to jest więcej dni słonecznych niż faktycznie jest chłodno czy deszcz. I tak, jest chyba łatwiej się w ogóle cieszyć życiem tutaj niż mi było w Polsce i łatwiej mi tak odpuszczać. No ja myślę, że ona jest jak najbardziej, jest. Choćby...
U mnie dolce vita polega na tym, żeby się nie przejmować niczym przede wszystkim. I drugie dolce far niente, czyli słodkie nierobienie nic. I oni tym żyją. Oni kiedy mogą, to siadają, jest dolce far niente. I dlatego też oni tak długo żyją, bo oni się bardzo dobrze odżywiają. Oni myślą o tym, żeby to życie było właśnie słodkie. Czyli oni rozpoczynają dzień od tej kawy i od słodkości, co mnie bardzo też na początku dziwiło, jak można... No ja lubię bardzo słodkie, ale od razu z rana jakby oni nie biorą nic do siebie. I to jest to podejście do życia i to wspaniałe podejście. Bo to nie jest sztuczne, to oni tacy są. Oni tacy są i ja jeszcze też próbuję zaczerpnąć taki być trochę, żeby łatwiej się żyło. Nie? Dolce famiglia. No. Dolce vita. No. Na pewno czegoś tutaj brakuje. Wspomniałaś mi w naszej rozmowie, krótkiej, ale jednak, że nie masz zbytnio kontaktu tutaj z Polakami, z ludźmi, którzy tutaj mieszkają, że nie znasz tej Polonii, która tutaj jest, ale na pewno masz jakieś takie rzeczy, których ci brakuje. No, taki twój safe space, gdzie mogłabyś porozmawiać z kimś w swoim rodowitym języku. Ale na pewno też brakuje ci czegoś z Polski, bo mimo, że tutaj jest tak pięknie, sielankowo czasem się zdarzają kradzieże, ale jednak przeważa ten sielankowy tryb życia, jak słyszymy z opowieści, to na pewno ci czegoś brakuje z Polski. I pytanie, czego? Nie brakuje mi niczego. Ale brakuje mi rodziny i kotów. Zostawiłam Trzebnicę. I to bardzo, bardzo mi tego brakuje. I może też takich miejsc, które znam już bardzo długo. Właśnie w Trzebnicy, we Wrocławiu. Brakuje mi takich miejsc, które... Te miejsca znam. Jestem bardzo przywiązana na Apolu. Ale to nie jest jednak to. Nie jest to. Ale jedzenia mi bardzo brakuje. Już dostałyśmy swoje zapasy. Wszystkie, wszystko. To naprawdę cokolwiek polskiego, to bym zjadła tak. O. Jak potrzebujesz pierogów, mamy w zamrażarce. O, jejku. To właśnie wszystko. To może takie rzeczy, których tutaj sobie nie kupię, nawet śmietana albo ogórki kiszone, to tego mi bardzo. Moi rodzice przywieźli nam zapasy z zeszłym tygodniem. Tym tygodniu wróciłam z Polski i pamiętam, że właśnie przed wylotem do Polski marzyłam, żeby właśnie zjeść trochę pierogów. Ja też teraz jest jesień, ja jestem fanką zupy dyniowej mojej babci, więc ojej, po prostu uwielbiam. No i ogólnie za jedzeniem mojej mamy, która robi, bo robi najlepsze jedzenie i ja wiadomo sobie tak nie zrobię tutaj, jak ona mi robi. Więc za jedzeniem bardzo tęskniłam, za językiem. No i ogólnie też troszeczkę za mentalnością jednak Polaków, że mogę iść do restauracji, mogę sobie wszystko zamówić, co tylko chcę, zapytać się. Oczywiście tutaj ja nie mam problemu w języku włoskim też zapytać się, tak? Ale jest jednak troszeczkę inaczej rozmawiać z kimś po polsku. Jakby czuję się trochę tak, pewnie, no bo to jest jednak mój język, mój kraj, w którym się wychowałam. Wiem, co wypada powiedzieć, co nie wypada. Tutaj też są inne zwyczaje, trzeba też na to uważać, tak? Że są inne zwyczaje. Na przykład, że cappuccino nie pije się po południu, tak? To wiemy, więc za tym tęskniłam bardzo. Może zmian pór roku, tak żeby to było widać, bo jednak to jest zawsze zielono i czegoś mi brakuje. To jest takie, tak czuć pod skórą, że coś jest nie tak. Lasów mi brakuje. Może takiego porządku, czasami mi brakuje takiego porządku i jakichś, nie wiem, reguł. Organizacji, no tak. Będzie, że jestem dość zorganizowana, a tutaj to różnie bywa. Brakuje mi, ale brakuje mi pierogów. Doceniamy małe rzeczy dopiero wtedy, kiedy nam ich brakuje. Na przykład ziemniaki, które się je cały czas na obiad. To jednak po jakimś czasie zaczynamy za nimi tęsknić i doceniać ten polski smak, jak widać. Mnie jednak interesuje jeszcze jedna rzecz. Chyba już ostatnia w sumie. Powiedz mi, jak ludzie reagowali na to, że jesteś z Polski? Bo jednak są różne stereotypy też o Polakach. Polak, białe skarpetki, sandały, który kradnie samochody od Niemców. Powiedz mi, jak ludzie reagowali tutaj we Włoszech, na Apolu? Bo też trzeba zaznaczyć, że południe jest inne od Włoch, które nam się zazwyczaj kojarzą z seriali czy filmów. To opowiedz nam właśnie, jak reagowali na ciebie? Nawet Neapolitańczycy mówią, że oni nie są Włochami czy Italianami, oni są Neapolitańczykami. Oni, nawet jak z nimi rozmawiam, to oni mówią, że Neapol to nie jest Italia.
Neapol to jest Neapol. Język neapolitański, nawet jak w telewizji włoskiej lecą filmy w języku neapolitańskim, no to dla Italiańców muszą być napisy. Oni bardzo lubią Polaków. I też byłem... Tak, brawo. Przez papieża. Ja już to słyszałem wcześniej. Ten papież bardzo dużo nam dał. Teraz też przez piłkarza, który gra w Neapolu. Więc Zielińskiego, tak. Więc ostatnio nawet jakiś Neapolitańczyk mnie zaczepił na ulicy, bo oni tutaj ciągle zaczepiają. I ja mówię, że właśnie, że ty jesteś Polakiem. Ja mówię, tak, że on bardzo lubi. Ja mówię, że przez papieża on nie. Przez Zielińskiego. Spotykam z tym, że o, Jan Paweł II albo Zieliński. O, tak, Zieliński. O, tak, to jest częste, Zieliński. Neutralnie. Ludzie, których tak poznaję, tak w codziennym życiu, raczej neutralnie. Nie, ale też miałam wrażenie, że może nagle coś mi się ułożyło w głowie, że o, to dlatego, że jestem Polką, to dlatego mam właśnie jasne włosy i jasne brwi. To raczej tak już im się układało, że no dobra, to dlatego, że taka jestem. Z wyglądu? Taki ogólnie fun fact, to ja bardzo jestem dumna z tego, że jestem Polką i ja tak naprawdę w każdej możliwej sytuacji podkreślam to, że ja nie jestem Włoszką, ja jestem z Polski i właśnie jakby tu byli moi znajomi z Włoch, to by tutaj przytaknęli, że no tak, mówi to cały czas, bo tak jest i nawet jak nie jestem pytana, to ja mówię, że jestem z Polski, bo po prostu jestem bardzo z tego dumna. I jak właśnie ktoś się dowiaduje, że jestem z Polski, to bardziej są zaciekawieni. Nigdy nie spotkałam się z jakąś negatywną sytuacją czy z negatywną reakcją na to, że jestem z Polski. Bardziej pytania, ale jak, dlaczego przecież, dlaczego ty tak mówisz po włosku? Ty jesteś z Polski? Albo w sensie, że tak dobrze po prostu. Albo, że no nie pomyślałbym na przykład, że z Polski. Albo, a jak sytuacja na Ukrainie? Tak, bo oni po prostu nas łączą, że Ukraina, Polska jednak bardzo nas łączą. Albo na przykład, nie wiem, zaczynają tam coś mówić po polsku, bo też spotkałam się z tym, że czasami Włosi coś tam powiedzą, dzień dobry, czy jak się masz, co też dla mnie jest szokiem, że w ogóle nasz język polski tutaj jest tak, chociaż kilka słów jest tutaj właśnie znanych, więc tak, zawsze są bardzo ciekawi i zawsze bardzo są mile zaskoczeni. Ale też może powiem takie ciekawostce, że po neapolitańsku badante, po włosku, czyli opiekunka, to jest Polakka, więc dosłownie jak się mówi nas Polakka, to mają na myśli zawód, a nie narodowość, neapolitańczycy, jak mówią właśnie w dialekcie. Więc to jest takie, jednak trochę się utożsamia Polaków z takimi gorszymi, może mniej wykwalifikowanymi pracami. Chociaż ja nie odczułam może uprzedzeń z tego powodu. Raczej to takie żarty, że no to pewnie dużo pije, no, że po prostu, albo takie pytanie właśnie o to, jak się pije w Polsce, i to często padają. Ale też może Włosi bardzo mało wiedzą o Polsce i nawet to, gdzie leży, tak w Europie. Myślę, że mało kto wie, gdzie leży Polska tutaj, z osób tak po prostu spytanych na ulicy. I też nie wiedzą, jak brzmi język polski. I bardzo mało wiedzą o kulturze, czy tak. To jedyne skojarzenia to z piłką nożną albo papież Polak i to tyle. Co mnie na początku zaskoczyło, nas jest tu bardzo mało. Nas jest tu naprawdę bardzo mało, bo kilkanaście lat temu tutaj było bardzo dużo Polaków, bardzo dużo było, były polskie sklepy, były polskie restauracje, bardzo był rozwinięty cały ten biznes, czyli paczki, transporty, autobusy, busy. W tej chwili to wszystko nie żyje, bo ja mam już naprawdę styczność z wieloma osobami w całym rejonie i nie ma już tutaj polskich sklepów. Kiedyś były naprawdę duże polskie sklepy. W tej chwili już ich nie ma. One są połączone z jakimś sklepem rosyjskim czy ukraińskim. Nawet koło mnie blisko mieszkania jest i tych produktów jest naprawdę, no można policzyć na palcach jednej ręki. To jest kilka produktów. To jest jakiś majonez, coś słodkiego i jakieś buraczki, pierogi i to jest koniec. Jak była wojna, też dostałam, wojna na Ukrainie mam na myśli, dostałam też duże takie wsparcie, bo wiadomo, wtedy tutaj była też troszeczkę taka propaganda w Neapolu, w telewizji mówiono dużo o Polsce, że ta sytuacja jest też bardzo ciężka w Polsce, że to się może też na Polskę przenieść i dostałam dużo właśnie takich propozycji, że my mamy jakiś domek na przykład gdzieś tam w Neapolu, więc gdyby coś się stało, gdybyśmy jakieś problemy, gdyby wojna przeszła na Polskę, to masz od nas całkiem wsparcie, nie martw się,
pomożemy ci. Bardzo dużo dostałam takich wiadomości tak naprawdę, więc wtedy też zobaczyłam, no, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No i ja oczywiście też pytałam, jak tutaj sytuacja wygląda z koronawirusem, bo też pamiętamy te wszystkie samochody, które jechały z tymi właśnie zmarłymi ciałami po koronawirusie tutaj we włoskich miastach i też dużo to w Polsce było pokazywane, więc też oczywiście ja się pytałam, jak u niej wygląda ta sytuacja, więc tak naprawdę ludzie i wygląd Neapolu bardzo mnie do siebie przekonali. Właśnie. Po tym jeszcze chciałem jeszcze jeden punkt przeskoczyć, czyli spróbować pracować w jakimś barze, bo ja bardzo lubię ludzi, a nigdy też w barze nie pracowałem. Jak miałem te prace menadżerskie, jakieś kierownicze, dyrektorskie, to tak trochę zazdrościłem tym kelnerkom, tym barmanom. I znowu trafiłem na samych Neapolitańczyków, ale przewspaniałych ludzi, przewspaniałych, jesteśmy przyjaciółmi do tej pory. Razem wszyscy zrezygnowaliśmy tego samego dnia z pracy. Bardziej słyszałam od znajomych albo od rodziny takie zdania typu będziesz tęskniła za Polską, albo będziesz tęskniła za rodziną. I to jest prawda, bo bardzo tęsknię za rodziną i bardzo tęsknię za Polską. Brakują mi moi rodzice bardzo, też jedzenie polskie mi brakuje i w ogóle język, bo ja tak naprawdę przez to, że mówię tutaj w języku włoskim, to ja tak naprawdę, no nie wiem, 90% czasu tutaj mówię w języku włoskim, bardzo mówię mało po polsku, bo tak naprawdę też tutaj mam mało znajomych z Polski, więc tak naprawdę jedynie jak z moimi rodzicami rozmawiam przez telefon, czy piszę z moimi przyjaciółmi z Polski, to tylko tak naprawdę wtedy używam tego języka polskiego, a tak ze znajomymi tutaj z Włoch, czy z moim chłopakiem, czy z jego rodziną, czy na co dzień w sklepie, w kawiarni, to zawsze po włosku. Więc no, dlatego też ten język, dlatego brakuje mi po prostu tego języka. Praca była ciekawa. Uczyli mnie nawet robić pizzę i to na oczach Włochów wyrabiałem tą pizzę, co było dla mnie no, czymś stresem i czymś niepojętym, bo wiem, czym jest dla nich pizza. No to jest jak religia, więc aby tego nie zepsuć. Skarb narodowy w rękach Polaka Artura, który nawet nie pracował nigdy w restauracji, więc czy w jakiejś cukierni, więc praca była fajna. Ale bardzo byłem zmęczony, tego się nie spodziewałem, ich gadaniem. Ja nie wiedziałem, że oni tyle mówią. Jeszcze tak mówiłaś o tych rzeczach, że co tutaj jest takiego dziwnego, mnie zawsze skutery uderzają, że tutaj jest tyle, wiesz, taki hałas tych skutery, a jak sobie idziesz w Gdańsku, to nie wiem, tylko na ulicy masz auta. Ale pierogi są najlepsze. Pierogi są najlepsze. Przyjeżdżałam, to chcę tego wywiadu tu widzieć, ale... Zawsze tak przyjeżdżałam i jakoś tak płynnie to wyszło. Nawet nie myślałam, o teraz się przeprowadzam. Mm-hmm. Więc taką codzienność już miałam zbudowaną, gdzie robili zakupy i też zawsze mieszkam. Nie jak my, po prostu Zuzia ostatnio rodzice przyjechali, byli jak... Co to śmieci tyle, kupy. No moi rodzice ostatnio przyjechali, odkryli market, który się nazywa Solle. Tak, bardzo fajny. Tak, ogromny. Oni tam spędzili z 40 minut. Czy nie ma za bardzo sklepów? Nawet centrum. Mamy MD. Mamy MD. Deko, mamy MD i mamy Konada. Nie jest najgorzej. Tylko w Konadzie ostatnio zostawiłam 30 euro za prawie nic, ale. Bye. Adios.